pociąg ze śrutą. Wczoraj to był ładowany. Wczoraj była śruta słonecznikowa. No. No, no i widzi pan co pan robi. Poproszony. Co weź? Proszę udostępnić te dokumenty. Idziemy czy chcemy? To jest targnięcie, włamanie. Dzwoń po policję. Wchodzimy. Wchodzimy. Słuchajcie, jest z nami Hubert. Tutaj dzisiaj rano zatrzymaliście ciężarówkę. I powiedz co kierowca mówi, że co jest rozładowywane tutaj? Tu chłopaki ustalili, że kierowca się tłumaczy, że ma być słodki. Później, że co on mówi, że to ma później, nie być słodki tylko? Śruta słonecznikowa. Tak wygląda śruta słonecznikowa i być słodki. Ale dobra, ja ją... Szanowni, no, możecie tu, mnie tutaj tak, nawet, pan jak chcecie... My gwarantujemy, że to będzie się odbywało ja panu powiem, inaczej. Ja panu powiem, jak chcecie, możecie nawet mnie tutaj ukrzyżować. Możecie nawet... Nie, ale ja panu odpowiadam. Możecie mnie nawet ukrzyżować. Przyjechałem tutaj, żeby razem z wami tą sprawę rozwiązać, żebyś... Zajechałem tam i mi się płakać chciało, jak zobaczyłem, ile tego rzepaku z Ukrainy tutaj wjeżdża. Naprawdę to są ilości niewyobrażalne. To, co jest na tych filmach wszystkich, które obiegły internet, to nie da się tego opisać. To jest 1/10 tego, która ma tutaj w ogóle tą skalę. Cześć, nazywam się Huber Rojdana. Znajdujemy się w Dorohucku. Ja osobiście przyjechałem tutaj z chłopakami z Podlasia. Trzema samochodami, już nie wiem nawet ile ich przyjechało. Tak jak widać, chłopaki mieli tutaj problem w nocy z ilością osób. Mówili, że jest ich 9, 7. Dzisiaj tutaj naprawdę najechało bardzo dużo ludzi. My przyjechaliśmy dzisiaj o 11 godzinie, pojechaliśmy tutaj 500 metrów w tą stronę na te terminale, sprawdziliśmy co jest w wagonach, okazało się, że tam jest rzepak, film poszedł w siat, no i co tu powiedzieć, no, ludzie się zjeżdżają z każdej strony i zapraszamy tutaj do Dorohucka, problem jest naprawdę ogromny. Te ilości rzepaku, które tutaj wjeżdżają, to ja powiem tak od serca, że mi się serce kraja jako producentowi rzepaku. Zajechałem tam i mi się płakać chciało, jak zobaczyłem, ile tego rzepaku z Ukrainy tutaj wjeżdża. Naprawdę to są ilości niewyobrażalne. To, co jest na tych filmach wszystkich, które obiegły internet, to nie da się tego opisać. To jest 1/10 tego, która ma tutaj w ogóle tą skalę. Rzepak to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest kukurydza, która dalej stoi na terminalu, który jest jeszcze troszeczkę dalej. Nie wiem czemu organizatorzy stąd robią tutaj protest, a nie idą na te wszystkie torowiska, bo tam trzeba zrobić ten protest. Tam jest problem. Byliśmy dzisiaj u kolejarzy, spotkaliśmy ludzi, którzy zarządzają ochroną tych kolei i oni nam powiedzieli, że to co teraz wjeżdża to jest nic, oni nie mają nic do roboty. Mówili, że kilka miesięcy temu wjeżdżało tutaj 2000 ton kukurydzy. To było w 2023 roku, jesienią, kiedy u nas były żniwa kukurydziane. Wjeżdżała kukurydza tutaj i oni mówili, że wtedy mieli dużo roboty. Teraz oni nic nie robią. I tak jak zapewne widzieliście, dzisiaj no byliśmy tam kilka razy rano, wieczorem na tych terminalach. Rzepaku jedzie tu ogromna ilość. Rzepak jest przeładowywany w tych spółkach, firmach, które się tutaj znajdują. Już nie będę wymieniał tam z imienia, nazwiska albo z nazwy. Ale jest to wszystko przeładowywane na polskie ciężarówki. Na polskich ciężarówkach ukraiński rzepak wjeżdża do Polski. Jedzie w nasz kraj. Ja tu nie znam. Dobra, tutaj teraz, tak jak tutaj widać, tu jest szeroki tor, nasz polski, europejski. Po tamtej stronie jest tor, ten ukraiński, wąski. Po stronie prawej przyjeżdżają wagony, jest rozładowywane wszystko do silosów. Silosów jest przepakowywane tutaj na ciężarówki albo na wagony, które wjeżdżają do Polski.
jesteśmy tutaj kawałek od miejsca protestu. Dobry. I zobaczcie, co leży, co mieli nie przeładowywać na terminalu. Zobaczcie, rozsypywany, tuż przy granicy z Ukrainą. Całe wagony tego jadą i są cały czas przeładowywane, mimo że miał nie jechać. Słuchajcie, jest z nami Hubert. Tutaj dzisiaj rano zatrzymaliście ciężarówkę. I powiedz, co kierowca mówi, że co jest rozładowywane tutaj? Chłopaki ustalili, że kierowca się tłumaczy, że ma wysłodki. Później, że co on mówił, że to ma później? Nie wysłodki, tylko śruta słonecznikowa. Tak wygląda śruta słonecznikowa i wysłodki. Zajebista, nie? Fajna. Tego tutaj jest od cholery. Tutaj jest tak jak widać. Są tory, jest miejsce na ciężarówki. Tory jadą, tak jak tu widzimy, jest siatka. Za siatkę sobie wyjeżdżają, jedzie to dalej w Polskę, jako polski rzepak. Tak samo tutaj ciężarówki, jak przyjeżdżają, wywożą stąd polski rzepak. A jak pokazywaliśmy wcześniej, to nie jest z Polski, tylko z Ukrainy są całe wagony tutaj ciągnięte. Dobra, uciekamy. Teraz jesteśmy do Rochusku. Zobaczcie, jakie wahadła. Zobaczcie, co tutaj jest w środku. Zobaczcie, pełne wagony. Pełne wagony rzepaku. Zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego jest. A u nas kraju nie ma jak sprzedać. Nie za bardzo chcę sobie skupować. Cena produktu. Jak ma być cena? Jak tyle tego jedzie? Całe wahadło. Przedwczoraj. Był też pociąg ze śrutą. Wczoraj co był ładowany? Wczoraj była śruta słonecznikowa. No. Widzi pan, co pan robi? Poproszony minister poprosił o dokumenty, bo rzekomo jest to tranzyt. Gdzie? Rzebak jest w tranzycie do Szczecin. Poprosiliśmy o te dokumenty. Ale jak do Szczecina, jak auto pojechało dalej. Bo wczoraj był załadunek śruty. Dwa wagony śruty słonecznikowej. Śruta słonecznikowa jest dopuszczona do i nie jedzie dalej w tranzycie. I dwa samochody, pięć samochodów wczoraj. Oszukujecie. Ślepi i głupi jesteśmy, nie? Jedzie w tranzycie. Śruta słonecznikowa nie jedzie. Tranzyt nie jedzie w tranzycie na Polskę, ale za granicę na Litwę jedzie w tranzycie. Coś nie gra. Poprosiliśmy o te dokumenty, nie tak, to już wyjaśnię. Był skład wagonów z rzepakiem, który jedzie w tranzycie. I rzepak był przeładowywany na wagony polskie, które jadą do Szczecina i dalej do Finlandii. Wysłodka, czy było? Nie było wysłodki. No to teraz załadunek był w niedzielę. Poczekaj. To kiedy przeładowywaliście rzepak? Rzepak w niedzielę. A wczoraj? Wczoraj były dwa samochody, dwa wagony ze śrutą słonecznikową. Wczoraj pan twierdzi, że wczoraj rzepak nie był przeładowywany. Wczoraj nie był przeładowany. Wagony stały po prostu. Na pewno? Jak to nie? Jak to nie? No proszę pana. No i teraz? Ale wie pan, jeżeli pan nie ma tajemnic, to proszę. Dokumenty wszystko, nagranie z kamer. Ale to pana prywatna posesja, czy to jest państwowa jest? Zarząd. Ale wie pan, że pan powiedział na górze, że to jest nasze państwowe. Jeszcze tak. Pan użył tego argumentu, Że to jest nasze państwowe. Skoro jest państwowe, to jest nasze, bo państwo jest nasze. Ale to dlaczego państwo w takim razie nie chcą przedstawiciela polskiego społeczeństwa dokumentu? Tak, w ogóle to ja przepraszam, ja nie jestem upoważniony do występowania. Oczywiście, tutaj teraz nie będziemy mogli z nikim porozmawiać. Czego pan się boi? Proszę wejść, proszę wejść. Proszę wejść. Proszę wejść. Bo do czego pan chce? Do policji, ale do czego pan tu chce wejść? Proszę udostępnić te dokumenty. Idziemy wszyscy? Dobra. To jest targnięcie, włamanie. Dzwoń po policji. Wchodzimy. Wchodzimy. Proszę wejść. Targnięcie. To jest targnięcie. Ale państwo nikt nie zapraszam. Ale jest kontrola posesja, jest kontrola, jest...
wszystko zgodne. Ale proszę to podać do wiadomości publicznej. Proszę Państwa, przecież mamy nagrania. Nikt z nas nie widzi. Tutaj jest... Dariusz Krawczyk. Słuchajcie, tutaj jest ewidentny problem. Jest chcą Państwo pokazać dokumentów, z których jasno może wynikać, że problem, o którym mówiliście, że był przewożony, go tutaj nie było. Mam interwencję poselską. Panie ministrze, mamy przecież nagrania. Nie, słuchajcie, ja tu nie wyjdę. Proszę. Świeżej Polonia 10, tak. Mikołaju. Tak, bo żeby tam było wsypywane wczoraj. Wstępnęła grupa, Proszę, tak. 10 radiowozów. Tak. Ja proszę zobaczyć, wprowadzimy całą Polskę i to nie będzie wyjaśnione. Nie damy się tego oszukiwać. Wystarczy tego. Państwo wiecie, co tutaj codziennie przejeżdża 70 wagonów się przeładowuje. Ale my tylko pracujecie. A ten jeden to się przyznał. Był dostał cofnięty, co? Bo on był przy kamerach. Gdzie jest rozładowywany towar? Gdzie on jechał? Panem, to proszę. Że tak samo jak towar jedzie na Litwę, na Litwie to przemijane papiery, plomby zakładane idzie do Polski. No dalej, bo nie wiem, co się dzieje. Wy nie wiecie, my nic nie wiecie. My byśmy tutaj nie chcieli przychodzić, ale już nie mamy wyjścia. My nie chcemy dalej, bo my to nie chcemy, żeby nasz rynek był. Proszę też, o wiele rzeczy nic nie jest. Państwo to wiedzą i my to wiemy. To jest Państwa praca, to nie jest Państwa wina. Tylko problem jest jeden. Oszukujecie nas. Macie przykaz z góry, ale nas oszukujecie. Przecież my o tym wiemy. My też o tym wiecie. Przecież mamy nagrania, dowody. Przecież nikt sobie z tego z palca nie wysyła. Jakie nagrania wysyłacie? Widziałem to wczoraj nagrania. Tak. No, one wcale nie wykluczają naszej pracy. No i? A wasze nie potwierdzają. No jak zrobiliście tak. Zdjęcia wagonów, które stoją od prawie roku czasu na stacji. Mhm. Nie nagrywamy, puszczamy na żywo, wchodzi policja, tak i tyle. No. Wchodzi do nas. Ale dobra, ja ją się pogadam. Nie, co się dzieje? No co pan mi wie? No to co, ale to nie wpuszczają więcej ludzi. Po wczorajszych filmach i akcji tutaj z tego terminala z przeładunkiem rzepaku na ciężarówki. Dzisiaj przyjechał do nas, do Rochucka, minister Kołodziejczak. Chcieliśmy wejść tutaj do spółki Skarbu Państwa właśnie z panem ministrem. Pan minister sam wszedł, bo już widać, że chyba tutaj chłopcy są trochę przestraszeni. Nikogo z nas tutaj nie chcieli wpuścić, no i czekamy na rozwój sytuacji. Przez całą noc chłopcy tutaj z terminala pięknie uprzątnęli teren, nie ma śladu po rzepaku. Cały skład, cały wagon się cofnął gdzieś, albo nie mam pojęcia, gdzie on pojechał. Akurat w nocy drzemaliśmy, chłopaki, którzy byli tutaj na warcie, to mówili, że gdzieś pojechał dalej w las albo na inny terminal przeładunkowy. Ten został, gdzie pojechał? Zawadówkę. Zawadówka? Na Zawadówkę przeliczyli za lekko na pełno. Tam, gdzie jest ten terminal naftowy. Znaczy, no... Pojechał tutaj, jak pan mówi, pojechał na miejscowość Zawadówka za hełmem, cały ten skład i tam będzie przeładowywany. Zapewne to jest jedna i ta sama firma. Tutaj się trochę chyba szefostwo przestraszyło, uprzątnęli. Nawet tak jak wczoraj chodziliśmy, braliśmy ten rzepak, który jest rozsypany, który był przeładowywany na ciężarówki. Dzisiaj nie ma po nim śladu. To jest prywatna firma czy państwowa? To jest spółka PKP Cargo, która nie może nam dzisiaj niestety pokazać dokumentów handlowych. Ale inaczej, skoro przyjeżdża towar, to inaczej, skoro jedzie towar, to jedzie z papierami, tak? Ale inaczej. Jeszcze raz. Gdzie jest minister odpowiedzialny za kolej? Ja nie jestem odpowiedzialny za kolej, ale przyjeżdżam tutaj, się dowiedzieć jak najwięcej. Ale to inaczej. Nie odpowiadam za to. Jestem też wiceministrem, który się interesuje tą sprawą. Chyba jak nikt inny.
Ja to chyba interesuję się tak, jak... To co minister w Polsce może zrobić? Inaczej. Zapytaj ministra Siekierskiego. Piotrek, inaczej. Jedzie towar, to jedzie z pytań. Ale dzisiaj nie mam ministra Siekierskiego. Pan jest wiceministrem. Ale jest pan, no. Ja nie mam właśnie kompetencji dzisiaj. Ale to po co pan tam jest? Skoro pan nie ma żadnych kompetencji, skoro pan nic dla nas nie może zrobić. Nie mówię, że nie mam żadnych. Przez ile godzin pan nie może załatwić tego papieru, co tam było? Ja mówię panu jasno. Aż te papiery zostaną, nie wiem, zniszczone, zatajone, nie wiem na co my czekamy. Ale zobacz, nie wiem na co czekamy. Ale zobacz, ja stoję dokładnie po tej samej stronie, co ty. No ale to w jakim żyjemy państwo? My nie mamy żadnego prawa. Pan żeby nie wjeżdżało nic. Jeżeli my nie wiemy, co wjeżdża, to dlaczego wjeżdża? To proszę zamknąć jego, granicę, żeby ale jak, do czasu wyjaśnienia ale gdzie sprawy. Nie wiemy, co wjeżdża? Przecież my mamy. Gdzie? Do wyjaśnienia. Nie, no gdzie jest, gdzie jest weterynarek? Gdzie jest lekarz weterynarii, panie który ministrze, odpowiada każdy za to, towarek przyjeżdża przez granicę, ma jakiś dokument. Tak. Dlaczego tego dokumentu tutaj nie nam nie pokaże? Jaki jest problem? Każdy przyjeżdża, jedna butelka coli, to powinna mieć papier, CMR-kę lub coś takiego. Kto przyjechał? Jeżeli nikt za nic nie odpowiada, to po co oni są na stanowisku? 4 godziny nie mogą żadnego dokumentu pokazać? Przed miesiącem, słuchajcie, ja nie jestem, panie Wojciechu, ja nie jestem rzecznikiem tej firmy, ja nie jestem rzecznikiem tej służby o popełnieniu przestępstwa. I niech wejdzie w to prokuratura i tych ludzi, którzy są na tych stołkach, wyprowadzić. Proszę pana, po pierwsze, ja nie jestem rzecznikiem tej firmy. To jest firma, na terenie której odbywało się przepakowanie towaru. Idę i chcę się dowiedzieć, ile tego towaru przyjechało, ile zostało zapakowane i w jakim kierunku on pojechał. To są informacje, które my możemy się dowiedzieć i które ja w waszym imieniu tutaj za chwilę wam przyniosę. My co produkujemy na podwórku, mamy papier od ręki, przyjeżdża każda kontrola do nas, my mamy wszystko u siebie. Ale to zaraz pojedziemy po tym. Jestem tu po to, żebyście mogli też wykorzystać, już panu odpowiadam, żebyście mogli dobrze wykorzystać tą funkcję, którą ja teraz sprawuję. Jestem w nieco innym miejscu niż do tej pory, ale po tej samej stronie. I zaraz pojadę stąd, na granicę, dowiemy się od weterynarza. A dokładnie gdzie na granicę? Ale pan już kłamie. Ale przecież pan nie jest na granicę. Ja pan powiedział, że na granicę. Jedzie pan na granicę. Na proteście. Proszę pana, stąd pan wyjeżdżał i mówił, że pan jedzie prosto tam do nas. Na granicę. I sobie porozmawiamy. Do pana co minął, pojechał sobie... Proszę pana, ja już panu odpowiadam. Gdzie byłem? Byłem na granicy u celników, u których wczoraj ten pociąg jechał i się dowiadywałem odnośnie tego transportu. Dlaczego pan nie zajął do nas i nie porozmawialiśmy sobie? O 12, ale ja panu już odpowiadam, bo o godzinie 12 miał tutaj być dyrektor. Ale to jak mogło przyjechać bez papieru? Panie przyjechało. Ale panowie, ja nie jestem rzecznikiem tej firmy. No zaraz. Powinno wyglądać tak, że pani powinna przejść z pokoju do pokoju. Przynieś ten dokument. Na giełdzie. Panie ministrze. W połowie państwowa. Nie wiem w ilu procentach. Do mnie pasza jedno. To dlatego, ja przyjeżdżając z powiatu toruńskiego, nie mogę tam wejść z panem, tylko pan wziął swoich ludzi i weszedł tam do środka. Dlaczego mnie policja tam nie chciała wpuścić? To pan idzie ze mną. Dobra, ale pójdę. Nie kończymy. Pan idzie ze mną, nie ma najmniejszego problemu. Ja powiedziałem, trzech ale ludzi... Rozmawiajmy, ale chwilę. Dobra, to możecie rozmawiać z dyrektorem, który tam jest. Ja idę tam w waszym... Ja jestem dyrektor, czy dobra, no przyjechał godzinę temu. Nie ma dokumentu. Panie ministrze, taki dokument powinien być w jednym pokoju, na drugim. Ale ja na pani przyjść i przynieść taki dokument. Gdzie są dokumenty i po co ten dowód jest? Tutaj trzeba jechać do tej firmy. Nie, ale pan wymyśla, pan nas teraz oszukuje. Pan mówi, że jest na tej samej stronie, a pan nas oszukuje. Ale oszukuje. Nie rozmawiam z panem, dziękuję panie. Ale gdzie pana oszukuje? No, panie ministrze, pana wszystkie słowa to są jakieś sprzeczności. Jadę na granicę, nie jadę na granicę, przyjeżdżam do was, sprawdzam listy, przyjedzie... Dyrektor nie przyjedzie. Dyrektor przyjedzie dokumenty, dyrektor przyjechał, dokumentów nie ma. Proszę zobaczyć, jestem jedynym człowiekiem, który tutaj do was przyjechał. No to tak, nie, ale to nie, nie, panu odpowiem, co pan zrobi i zaraz ja wezmę tutaj delegację.
i przyszedłem o godzinie 8 rano tutaj, żeby od pracowników dostać informację. Ale może pan posłuchać. Ale może pan jest godzina pół do drugiej i pan nic nie wypracował. Pan nic, to nikt nie ma żadnej mocy. Ale może pan posłuchać. Ale poczekaj. Poczekaj, ja przyjechałem w taki sposób. Nie cierpliwy. Bardzo cierpliwy. Pan minister, my jesteśmy bardzo cierpliwi co tyle lat, ale to już czara goryczy się przelewa. Zostamy teraz sygnał, że wyjdziemy, protestujemy i dalej. Zamknijcie granice, bo ta kontrola nie skończy, jeżeli ta kontrola się dzisiaj zakończy, tak jak ta tydzień temu pańska tu w Drokuraku, jak chcecie, my gwarantujemy, że to będzie się odbywało zupełnie inaczej. Jak chcecie, możecie nawet mnie tutaj ukrzyżować. Możecie nawet, nie, ale ja panu odpowiadam, możecie mnie nawet ukrzyżować, przyjechałem tutaj, żeby razem z wami tą sprawę rozwiązać, żeby się dowiedzieć, jak to wszystko się odbywa, krok po kroku. My już wiemy, jak to się odbywa. Co to się odbywa? Jeżeli by były papiery w porządku, to by nam wyszedł człowiek rano, pokazał, nie byłoby nas do tych zadanych. Pytają nas o możemy pojechać za chwilę na granicę, tam gdzie to przyjeżdżało, dowiadywać się, ale urzędnik skarbowy nie pokaże nikomu dokumentów skarbowych, nikomu. Człowiek z urzędu celnego... Dlaczego? No bo ma coś do ukrycia. Ja panu powiem, bo jest prawo, które pokaże, że jak urzędnik to pokaże, to idzie na 5 lat do więzienia, a jak ktoś pokaże, też idę na 5 lat do więzienia. No to jak długo będzie w Unii Europejskiej? To co, ale oni jedzie mają dokumenty skarbowe, poza mają listy, tak? Więc ma prawo zobaczyć listy przewozowe. Tutaj składają, gdzie ten list? Ile będziemy dokładnie dobra, powiedzieć. Dajcie trzech ludzi, którzy ze mną pójdą. Ja nie mam... Słuchajcie, ja jestem tutaj po to, żeby wam pomóc, a nie po to, żeby wam... Dawid, idzie? Ja mogę iść i tutaj kolega z zobaczyć. Ale to ej, poczekajcie, kupacie, bo tam ludzie tam są, tam praca trwa. Dobrze, Jarek jest naszym a tam się dalej przeładowuje zboże. No właśnie, a tam się dalej przeładowuje zboże. Panie ministrze, tam proszę, jedziemy. Moja brodzie, pójdziemy wszyscy tam, sprawdzimy. Tak. Pójdziemy, to no, dobra. Pójdziemy. Ale na pieszo. Ale tam już jest opróżnione. Chyba, że znowu nie zdążymy. Zostało opróżnione. Wczoraj było załadowane, dzisiaj było. Ale jeszcze jedno pytanie. Gdzie jest list przewozowy od tego, co przyjechał? Przyjacielu, to za noc opróżnili. Wczoraj był rzepak, dzisiaj robili. Ale to czemu tyle zlekać, że nie zostało opróżnione? Czemu od rana nie pokazali tego listu? Pracownik zrobili, że to śród, a to już jest przedawnione. Informację, że ma nic nie pokazywać, że przyjeżdża dyrektor. Nie jest to pod moim nadzorem. I dyrektor z Warszawy dzisiaj przyjechał. On przyjechał. Ale czemu nie? Ale jak nie mają nic do ukrycia, to dlaczego nic nie pokazać? Ja nie będę rzecznikiem tych ludzi, którzy tutaj są. Nie będę. Ale to wyjdzie do nas jakiś rzecznik, czy ktoś odpowie na te pytania, bo panie ministrze, pan nie potrafi nam odpowiedzieć na te pytania i pan, no, czy w końcu dowiemy się, co tam jechało. Pan mówi, że nie ma w kompetencji, nie jest pan rzecznikiem, nie może tam powiedzieć. Tak, więc czy wyjdzie ktoś i nam powie, ja nie chcę, żeby pan ich bronił, a nie atakował. My chcemy tylko, żeby wyszła prawda. Blokujemy naprawdę granicę, żeby tutaj towar ukraiński...